Dzień dobry, tu Jin Rago. Dzisiaj pokażę wam taktykę na Melting Frozen Horror. Jest to jeden z bossów Thaisowych, który odblokowuje nam trzecie poziomy imbuingów na zadawanie obrażeń z lodu, odporność na obrażenia od lodu, podnoszenie shieldingu oraz podnoszenie skilla w klabie. I teraz pokażę wam, jak na niego dojść, bo czasami ludzie się gubią i biegną w złą stronę. I jak już dojdziemy na niego, wchodzimy tu w teleport, wpadamy na bossa i boss będzie, jest odporny na wszystkie ataki fizyczne. Należy rzucić Magic Wall pomiędzy te jajka tutaj i atakujemy ogniowymi czarami właśnie to jajko, żeby je nagrzać. I jak mu nabije się pełne życie, to wtedy boss zmienia formę na wrażliwą na ataki i wtedy możemy atakować bossa. No i tak powinniśmy powtarzać tą czynność. Ja używałem na tym jajku jeszcze Fire Arrow, no bo to zawsze dodatkowe obrażenia i szybciej to jajko się nagrzewa i wtedy częściej on zmienia tą formę. Jak zmieni tą formę na wrażliwą już na ataki, to mamy 30 sekund, żeby go atakować i należy go atakować z SD-ków i ze wszystkich innych czarów, one też w miarę spoko wchodzą, GFB i tak dalej. Ataki fizyczne są bardzo słabe na tym bossie, więc w sumie nie wiem, czy na przykład też nie lepiej by było atakować go z tych fire strzał, a nie ze zwykłych strzał, ale tego to nie testowałem, więc może ktoś wie i podpowie tutaj w komentarzu, a tak to jak najwięcej SD-ków, jak najwięcej GFB i tak na zmianę po prostu robimy. Rzucamy te Magic Pulle pomiędzy te dwa słupki i nagrzewamy jajko. On zmienia formę, atakujemy go przez 30 sekund. I tak w kółko, aż go zabijemy. I jakie tutaj wypadają z bossa itemy? No to mamy takie itemy jak Golden Silver Tokeny. Oprócz tego Glowing Carrot, czyli świecącą marchewkę. Takie oczka z węgla. I Shiny Blade. Ice Runic Shield i część runy, która jest potrzebna do oswojenia Mounta Rhino, którą się składa właśnie z tych wszystkich Thais bossów i później można sobie oswoić właśnie tego bossa. Dobrze na tej walce mieć jak najwięcej magicznych klas, bo to pomaga, żeby go zabić, bo on ma sporo HP, tak jak chyba już wspomniałem, i będzie ta walka szybciej przebiegać, jeżeli weźmiemy ze sobą więcej MS-ów na tą walkę albo i druidów. No i tyle, nic, do zobaczenia w następnym odcinku, bye bye.